Redakcja RNDTU wspiera sklep Ole Ole, fani gier i technologii. ARN.EU. The Legend of Zelda Link's Awakening jest remake'iem 26-letniej gry z Game Boya. Jest to w zasadzie jej największa wada, ale również zaleta, wyróżniająca ten tytuł na tle dziesiątek innych ekskluzywów, które zalewają ostatnimi czasy Switcha. Po raz kolejny wcielamy się w tytułowego Zeldę zielono-kubrakowego skrzata, który wyjątkowo nie próbuje ratować księżniczki Linki, a wydostać się z tajemniczej wyspy, na której biedak wylądował jako rozbitek. Dla gracza oznacza to około 10-godzinną przygodę w klasycznym, zapomnianym dziś trochę stylu dwuwymiarowych Zeld. Zabawę rozpoczynamy w małej wiosce, gdzie dochodzimy do siebie uratowani z morza przez tubylców i stopniowo poznajemy i odkrywamy nowe obszary krainy. Próbujemy przy tym odnaleźć legendarne 8 instrumentów syren, które mają umożliwić przebudzenie śpiącej od wieków ryby wiatrów i powrót do domu. Przebudzenie Linka jest grą do rdzenia zeldową, a jej formuła przywodzi na myśl najwcześniejsze lata serii. Nic zresztą dziwnego, mówimy bowiem o dość wiernym odwzorowaniu jednej z najstarszych gier cyklu. Tak więc wybieramy się do najbliższego lochu, gdzie pokonawszy bossa otrzymujemy dostęp do jakiejś nowej zdolności. Ta pozwala nam dotrzeć do nowego obszaru, gdzie czeka na nas kolejne podziemie i kolejna umiejętność itd. O tym, jak ponadczasowym konceptem jest zeldowy format, świadczyć może, że niemal 3 dekady później gra nadal sprawia masę frajdy. Gdy dawniej możliwości gier mocno ograniczane były przez technologię, projektanci musieli nadrabiać dobrymi pomysłami i wątek ten mocno ugruntowany jest również tutaj. Mapa świata gry jest całkiem zwarta, wszystkie jej elementy pełnią konkretne zadania i próżno szukać tu obszarów stanowiących wypełniacz. Każde znalezione ulepszenie czy nowa broń ma swoje zastosowanie i wykorzystywane jest na kreatywne sposoby przez cały czas trwania gry. A zwiedzane lochy to nie tylko labirynty, które należy przeszukiwać w poszukiwaniu skarbów i bossa, ale też schludnie zaprojektowane zagadki logiczne, dające wycisk szarym komórkom. Jednocześnie jest to gra, którą nazwalibyśmy dziś prostą mechanicznie, z tym, że Link's Awakening nie próbuje być tytułem przełomowym, a jedynie oddać ducha klasyka i w tym zadaniu spełnia się wzorowo, nawet jeśli działa to czasem na jego bezpośrednią niekorzyść. Bywa bowiem tak, że jak często zdarzało się w starych grach, niektóre questy nie mają łatwo określanego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Jest takie jedno charakterystyczne zadanie w grze ciągnące się przez całą kampanię, gdzie prowadzimy łańcuszek, wymieniając jeden przedmiot na inny, potem na kolejny i tak paręnaście razy z przypadkowymi mieszkańcami wyspy. Kto będzie potrzebował patyka, który dostaliśmy z jakichś bananów? Świetne pytanie. Okazuje się, że mariowaty Tarin będzie chciał strącić nim ul, ale najdzie go na to ochota dopiero po tym, jak zdobędziemy potrzebny mu patyk i nie dowiemy się tego, dopóki przypadkiem na niego nie natrafimy w odpowiednim miejscu i z nim nie pogadamy. Kryptyczna i mało spójna natura Zeldy to znana cecha pierwszych odsłon tej serii i utykanie bez pomysłu co dalej jest w sumie powodem, dla którego nie przepadam za klasycznymi odsłonami tego cyklu. Na szczęście Link's Awakening ma wbudowaną linię pomocy, zestaw domków z telefonem w środku, gdzie przyjazny głos w słuchawce zawsze chętnie podpowie nam co dalej. Taka bezkompromisowo niedzisiejsza struktura będzie dla jednych graczy wadą, dla innych zaletą. Sam zaskoczony byłem tym, jak przyjemnie grało mi się w tytuł, który nie próbuje przefilozofowywać i przekombinowywać rozgrywki. Idzie się od punktu A do B, przeszukując po drodze każdy zakamarek w poszukiwaniu sekretów. Typowo stara szkoła w nowej oprawie. Oprawa graficzna Link's Awakening to zresztą jeden z mocniejszych punktów gry. Nintendo uwielbia stylizować Zeldy na niecodzienne sposoby. Mamy Zeldy dwuwymiarowe, trójwymiarowe, realistyczne, komiksowe, cel-shadowane, a tym razem zdecydowano się na przyjemny dla oka styl, bo ja wiem, plastusiowy? Obszary i bohaterowie wyglądają jak małe, połyskliwe, plastikowe figurki.
ładne to cholerstwo, kolorowe, żywe i radosne. Wykorzystanie grafiki 3D ułatwia też ocenianie wysokości i pozycji platform w lochach czy na wzniesieniach na mapie świata, co w oryginale realizowane było oczywiście prymitywnymi sprite'ami 2D. Na tak zwanym overworldzie krawędzie ekranu są również dodatkowo rozmywane, nadając całości sennego klimatu, ale też potęgując iluzję, że patrzymy na miniaturki. Wiecie, jak na tych zdjęciach z efektem dioramy. Nie można przy tym nie wspomnieć, jak cudownie do tej pociesznej widokówki dopasowano orkiestralne udźwiękowienie serwujące odświeżone wersje klasycznych zeldowych kawałków. Aż się cieszy gęba, bo brzmi to i wygląda wszystko naprawdę solidnie. Szkoda więc, że Greco, producent remake'u, dał trochę ciała z optymalizacją produkcji. Czytałem w sieci mocno teatralne darcie szat o tym, jak niby paskudnie chodzi nowa Zelda. Ale szczerze, nie chodzi paskudnie. Przez większość czasu, a w szczególności w lochach, gdzie jest to najważniejsze, działa całkiem solidnie, sięgając 60 fps. Ale faktycznie, głównie na mapie świata gra potrafi zauważalnie chrupnąć. Często wtedy, gdy przechodzimy z lokalizacji do lokalizacji i tytuł próbuje coś doczytać w tle, spadając natychmiastowo do 30. Jestem zawiedziony, bo Nintendo przyzwyczaiło nas w swoich grach do trochę wyższego poziomu optymalizacji, a przy tak urokliwej oprawie audiowizualnej i dopieszczonym gameplayu wyróżnia się to dość zauważalnie. Myślę, że studio stać było na więcej. Czy to powód, żeby Zeldy nie kupić? Absolutnie nie, chyba że ktoś szuka wymówki, żeby tego nie zrobić, wtedy każdy powód będzie dobry. No ale fakt, powinno było być lepiej. Większym problemem będzie, że Nintendo wycenia Linka jak pełnowartościowy duży tytuł, a sama gra nie jest szczególnie długa i szacuje, że jej przejście zajęło mi między 10 a 15 godzinami. Co prawda nie wymaksowałem tytułu, nie znalazłem wszystkich ukrytych muszelek ani kontenerów ze zdrowiem, ale zgaduję, że wyczyszczenie planszy zajęłoby nie więcej niż kilka kolejnych. Do powrotu do zabawy ma też zachęcać prosty edytor lochów stworzony na potrzeby remake'ów, ale cóż, no Super Zelda Maker to nie jest i ten prosty, jakby nie było, dodatek pozwala jedynie na składanie pokojów z predefiniowanych części i układanie ich według uznania. Zabawa na parę minut? Może. Na parę tygodni? Raczej nie. Link's Awakening to bardzo przyjemny produkt, który skierowany jest głównie do fanów klasycznych odsłon serii. Nie jest to ani Zelda największa, ani też najbardziej ambitna, no ale czegoż spodziewać się po remake'u gry z Game Boya? Może to być natomiast fajny punkt startowy dla graczy, którzy wcześniej z tą serią nie mieli styczności. W prosty sposób krystalizuje ona najważniejsze aspekty wydań serii. Wszystkie elementy są na właściwym miejscu. Siekanie mieczem, rozgryzanie bossów, zwiedzanie lochów i zdobywanie nowych broni i umiejętności. Jeśli cena nie gra roli, to fajny odstresowywacz. Gracze wolący więcej gameplayowego mięska mogą spokojnie wracać do Breath of the Wild.